Cześć! Jaki stolik kawowy wybrać? Możliwości jest naprawdę wiele, dlatego my dzisiaj zaprezentujemy Wam rodzaje stolików kawowych, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę. Justyna Dubiel, zapraszam. Ważne, aby stolik był nie tylko ładny, ale przede wszystkim praktyczny. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku niewielkich pomieszczeń, gdzie liczy się wykorzystanie każdego centymetra przestrzeni. W tym przypadku dobrym wyborem będzie stolik ze schowkiem. Skrytka może przyjmować formę szuflady, jak w stoliku Skybox, albo zakrytego schowka tuż pod blatem, jak w stoliku Harmonii. Ciekawym rozwiązaniem jest również stolik w formie kosza z przykrywką. Możemy w nim przechowywać na przykład koce albo gazety. Nasza propozycja to ława Marifa. Jako swego rodzaju miejsce do przechowywania dobrze sprawdzi się półka umiejscowiona tuż pod blatem. Jest to proste, ale przede wszystkim przydatne, praktyczne i często stosowane rozwiązanie. Przykładem stolika z półką jest Quadro, Provencia i Calio. Tak jak w przypadku dwóch poprzednich propozycji, stolik typu bryła kryje w swoim wnętrzu miejsce do przechowywania drobiazgów. To, co go wyróżnia, to brak nóżek i masywne kształty. Zdecydowanie jest to idealna propozycja do nowoczesnych wnętrz. Stolik typu bryła może przyjąć lżejszą formę, jak stolik Bota, albo bardziej zabudowaną, jak Toledo czy Tulsa. Jeśli zależy Wam na nadaniu aranżacji lekkości, dobrym i uniwersalnym wyborem będzie klasyczny stolik sparty na nóżkach. Nasza propozycja to prosty i minimalistyczny stolik kawowy Pepper oraz stolik Dekor. Z biegiem czasu klasyczne stoliki wsparte na nóżkach ustępują miejsca bardziej nowoczesnym rozwiązaniom, na przykład stolikom z geometryczną podstawą. Jeśli jednak lubicie klasyczne stoliki wsparte na nóżkach, ale poszukujecie czegoś bardziej oryginalnego, dobrym wyborem będzie stolik kawowy Walled Solid Wood albo jeszcze bardziej urozmaicony stolik Daryl Solid Wood. Lekkości pomieszczeniu nada również stolik szklany. Bez względu na to, jaką posiada podstawę, szklany blat zawsze wygląda lekko i nowocześnie. Nasza propozycja to ława Oslo L2 oraz zestaw ław z tej samej kolekcji Oslo S2. W małych pomieszczeniach sprawdzi się stolik, który będziemy mogli dosunąć do fotela albo sofy, wsuwając jego podstawę pod mebel, tak aby blat znajdował się tuż nad siedziskiem. Tego typu stolik prawie w ogóle nie zajmuje miejsca w pomieszczeniu, a jednocześnie spełnia swoją praktyczną funkcję. Tak jak w przypadku dużego rozkładanego stołu, powierzchnię stolika kawowego również możemy zwiększyć. Dobrym rozwiązaniem będzie zakup zestawu stolików składającego się z dwóch albo więcej elementów, które możemy chować jeden w drugim albo rozsuwać wedle upodobania. Przykładem takiego zestawu stolików jest Chiara oraz Largo Duo. A teraz coś dla fanów nietypowego designu. Obecnie powstaje coraz więcej nietuzinkowych stolików kawowych. Z industrialnym zdobnictwem, z podwójnym blatem, a nawet stolik z uchwytem, który z łatwością możemy przenieść w inne miejsce. Ciekawie zaprojektowany stolik kawowy może pełnić funkcję dekoracyjną i wprowadzić do aranżacji ciekawy akcent. Takimi stolikami są Qui, Gunnik oraz Matison. Jak podobały Wam się nasze propozycje stolików? Jestem pewna, że każdy z Was znajdzie coś idealnego dla siebie. Linki do stolików z naszego filmu, jak i wielu innych, jakie znajdziecie w naszym internetowym salonie meblowym twojemeble.pl, umieściliśmy dla Was w opisie pod filmem. Do zobaczenia!